Odcinek 263 Streszczenie. Mert przypomina Zerze, że jest jego żoną i powinna go wspierać w trudnych chwilach. Udaje mu się wykorzystać jej naiwność i załagodzić sytuację między nimi. Zera znowu mu wierzy. Kagatej i Yildiz razem opiekują się chorym Halitkenem. Ender spotyka się z Halukiem i pokazuje mu zdjęcie listy kandydatów na jego miejsce. Jak widzisz, jesteś po złej stronie, stwierdza siostra Kanera. Nigdy nie wiesz, kto i kiedy zwróci się przeciwko tobie. Jeśli chcesz, żeby Sahika zapłaciła za wszystko, co zrobiła za twoimi plecami, wtedy zrobisz to, co ci powiem. Co masz na myśli? Pyta mężczyzna. Poproszę cię o przysługę, pada odpowiedź. W następnej scenie Haluk jest w gabinecie Hasana Aliego. Przyznaje, że to on rozsiał plotki o Mercie na polecenie Sahiki i że wszystko, co się stało, było grą kobiety. Hasan postanawia, że dla Sahiki nie ma już miejsca w firmie. Usuwa ją z zarządu spółki. Ferajd, poprzez Guler, oddaje zasłony do pralni chemicznej Yildiz. Następnie celowo doprowadza do ich skurczenia, by zażądać odszkodowania za poniesione szkody. Chce 100 tysięcy lir. Rozbawiona Ender wchodzi do gabinetu Sahiki. Właśnie dowiedziałam się, co ci się przytrafiło, oznajmia siostra Kanera. Słyszałam, że nie masz już tutaj nic więcej do roboty. Ty za tym stoisz, prawda? Nie, sama to sobie zrobiłaś. Odpowiadasz za wszystko, co cię spotkało. Myślisz, że się z tego nie wydobędę? Może, ale myślę, że nie powinnaś się zbytnio złościć. Wcześniejsza emerytura dobrze ci zrobi. Ender odchodzi, zanosząc się śmiechem. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, mówi do siebie Sahika. Hasan przeprasza Merta i przywraca go do firmy. Mąż Zery jest pod wrażeniem, że Ender tak szybko rozwiązała jego problem. Kobieta przypomina mu o ich umowie. W zamian za pomoc Mert zobowiązał się do przekazania jej części udziałów, które uzyska od Zery. Yildiz i Emir przychodzą do domu Guler, by przeprosić ją za powstałe szkody. Nie wiedzą, że tak naprawdę znajdują się w domu Ferajd. Nie wiedzą, dopóki na miejsce nie przyjeżdża Kagatej. Wtedy cała intryga Ferajd wychodzi na jaw. W następnej scenie widzimy Sitkiego, który znajduje się na wybrzeżu i rozmawia z kimś przez telefon. Cały czas ich obserwuje, mówi do słuchawki. Teraz mają się dobrze, myślą, że rozwiązały sprawę. Powiedz mi, kiedy mam przystąpić do działania. Akcja przenosi się do apartamentowca. Cęk przychodzi do mieszkania przyjaciela. Bracie, jestem teraz taki zły, oznajmia przybyły. Myślałem, że dziś wieczorem miałeś spotkać się z Yildiz, mówi Kagatej. Tak, spotkaliśmy się. Powiedziała, że mnie nie chce, że nie jest gotowa na nowy związek. Widzi mnie tylko jako przyjaciela. Powiedziałem jej wszystko, kontynuuje Cęk. Powiedziałem, że mam poważne zamiary, że chcę się ożenić.
Powiedziałem nawet, że jestem gotowy zostać ojcem. I ona cię odrzuciła? Dopytuje Kagatej. Gdy słyszy potwierdzenie, nie jest w stanie powstrzymać śmiechu. Dlaczego się śmiejesz? Myślę, że wyszła absurdalna sytuacja. Dlatego się zaśmiałem. Oczywiście, małżeństwa nie są dla ciebie, dlatego sytuacja jest dla ciebie zabawna. Dobrze, muszę iść do domu i przespać się z tym. Muszę dać odpocząć głowie. Po wyjściu przyjaciela Kagatej udaje się prosto do mieszkania Yildiz. Odrzuciłaś Cenka, mówi, gdy dziewczyna otwiera mu drzwi. Myślałem, że szukasz poważnego związku. Chciałem go mieć, ale z tobą. To właśnie chciałem usłyszeć. Mężczyzna obejmuje dłońmi policzki Yildiz i całuje ją. Nazajutrz oboje spotykają się w kawiarni. Yildiz nie odbiera połączenia od burcu. Nie wie, jak wyjaśnić jej to, co jest między nią a Kagatejem. Dziewczyna powiedziała mi wszystko o swoim życiu prywatnym, oznajmia Yildiz. Powiedziała mi o tobie, a ja udzieliłam jej rady. Nie powinnaś była niczego radzić, stwierdza syn Ferajd. Jak mam jej to teraz powiedzieć? Och, jesteś taki zrelaksowany. Dobrze, nie martw się. Zajmę się tym. Spotkaliśmy się tylko raz. Nie mieszkaliśmy ze sobą. Powiem jej, żeby więcej do mnie nie dzwoniła. Wszystko zostanie zakończone. Czy nie zapytacie, dlaczego podjąłeś taką decyzję? Jeśli zapyta, to powiem jej prawdę, oznajmia mężczyzna. Co jej powiesz? Powiem, że Yildiz, którą zna, nie jest jej prawdziwą przyjaciółką, tylko żmiją. I że jest moją dziewczyną. Nie bądź śmieszny, nie denerwuj mnie bardziej, martwisz się bez powodu. Kagatej ujmuje dłoń Yildiz. Po tym, jak Mert okazał się niewinny, Zera ufa mężowi jeszcze bardziej. Teraz to jedynie formalność, by przekazała mu swoje udziały. Zasmucona Burcu przychodzi do pralni. Mówi Yildiz, że Kagatej nie chce się z nią spotykać. Z kim współpracuje Sitki? Czy to możliwe, że Halid upozorował swoją śmierć i pogrzeb, a w rzeczywistości nadal żyje? Jak zareaguje Burcu, gdy dowie się, że Yildiz, przed którą się otworzyła i którą uważała za przyjaciółkę, jest w związku z Kagatejem? Opisywany odcinek można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. Początek 1:34 wideo, Jasak Elma 88. Bolum, koniec 12:11 wideo, Jasak Elma 89. Bolum.